Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj Państwu chcę zdradzić parę sekretów dotyczących zrobienia dobrego kotleta de volaille. Najważniejsze jest, żeby kotlet de volaille, pierś od kurczaka była odcięta z kostką. Kostka odczyszczona. Jeżeli Państwo nie potraficie takiej rzeczy robić, nie zabierajcie się Państwo na robienie de volaille'a i wmawianie później komuś, że to jest de volaille prawdziwy. Bo ja wiem, bo zrobiłem. De volaille musi mieć kostkę. I najważniejsza druga sprawa jest, nie należy kurczaka za bardzo moczyć. Pierś po prostu musi mieć naturalne te swoje kleiste substancje, które nam pomogą po prostu przy zawijaniu. Jeżeli za dużo będziemy moczyć, no to po prostu będziemy mieli bardzo później utrudniony pracę, żeby po prostu zawinąć naszego de volaille'a. Potrzebne będzie nam naprawdę też, nie żałujmy, dobre masło. Nie wymieniajmy go na inne jakieś margaryny czy jakieś inne cudactwa. Można do tego masła dodać, jak piszą mądrzy, zielony koperek czy zielona pietruszka. Ja po prostu nie lubię i nie dodaję, wolę takie naturalne. Piersi oczywiście przyprawiamy jak sobie lubimy. To ma być nasze danie smaczne, domowe. Ale jak mówię, najważniejsze, żeby de volaille miał kosteczkę. Układamy go na deszeczce. Warto jest młotek zawinąć w jakąś folię, żeby nam po prostu nie zabrudziło całej kuchni. Kotlecik też przykryć i stopniowo go rozpłukiwać. Ja tu Państwu odsłaniam, bez folii będę tu po prostu, żeby Państwo widzieli, o co tu chodzi. Należy uważać przy rozpłukiwaniu, żeby tutaj koło kostki za mocno nie stuknąć, bo kostka wtedy nam połamie się i będzie bez efektu. Kurczak najlepszy jest do 1,5 kg. Nie kupujcie większych Państwo potworów, bo to jest bez sensu. Później jest to mięso po prostu za bardzo żylaste i dobry de volaille po prostu nam nie wyjdzie. Będzie podeszwa. I stopniowo musimy tak rozpłukiwać, stopniowo z wyczuciem, żeby nie w jednym miejscu cały czas tłuc tym młotkiem, tylko po kolei on się tam rozpłaszczy ten kotlet. Bo jak będzie w jedno miejsce tłuc, to dziurę po prostu zrobimy i później będą problemy. Czyli stopniowo musimy wyczuciem w koło rozpłukiwać, żeby nie zrobić dziury. Ale żeby była taka płaska powierzchnia, która później nam ułatwi zawijanie. Tutaj koło kosteczki też musimy roztłuc. Tak, żeby lekko prześwitywał, ale nie było dziury. I pamiętajmy zawsze, nie moczymy przy rozbiórkę naszego kurczaka. Utraci ten naturalną substancję wiążącą halogen i będzie po prostu trudno później zawijać. Tak, widać już. Nie ma. Z brzegu musi być bardziej cienki jak w środku, żeby do brzegu zawinąć. I możemy teraz przystąpić do zawijania naszego de volaille'a. Jeżeli nam udało się rozbić de volaille'a, nie robiąc stosunkowo dużo dziur, lepiej jakby w ogóle nie było jednolite, no ale to trzeba po prostu wprawy. Układamy z brzegu kurczaka, kurczak jak pamiętamy do 1,5 kilo, nie więcej, i pomagając sobie nożem rolujemy. Gotowy, dociskamy rękami, ostatecznie kształtujemy. Gotowy, dobrze zrobiony de volaille. Jak złapiemy za kosteczkę, to nie powinna się rozwalić, nic nie powinno z nim być i w takim stanie możemy go panierować.